na tej ścieżce warto chwilę zostać i przejść dobrze tę ścieżkę, spokojnie, żeby bicie naszego serca chyba na dłuższy czas się uspokoiło, było równe i miarowe, bo często mówimy o tym, że ta nasza arytmia sercowa występuje i dopada nas coraz częściej. Na pewno najczęstszą przyczyną udarów są właśnie arytmie i choroby sercowo-naczyniowe są przyczyną zgonów. W 37% umieramy z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Niestety należymy do populacji, geograficznie należymy do takich części świata, które są obciążone bardzo brzydkimi profilami lipidowymi, u których ryzyko tych chorób sercowo-naczyniowych, ryzyko zawału udaru jest bardzo wysokie. U nas w Polsce 80 tysięcy osób ma co roku zawał serca, 75 tysięcy ma co roku udar. Są to główne przyczyny zgonów. Są to bardzo poważne choroby, które się, jeżeli nawet uda przeżyć, to wiążą się z ciężkim upośledzeniem, ze zmianą jakości życia i ze zmianą całego życia dla tego chorego i dla jego rodziny. Zatem musimy być bardzo wyczuleni, żebyśmy mogli współdziałać w tym procesie leczenia. Oczywiście rola specjalisty i farmakoterapii, te nowe możliwości medyczne, którymi teraz dysponujemy, są niezwykle ważne. Właśnie chciałem, żebyśmy porozmawiali chwilę o samym leczeniu, bo tak jak pani powiedziała, coraz młodszej generacji dotykają problemy sercowo-naczyniowe naszych państwa, później pacjentów. No i pytanie brzmi, jak już jest za późno, bo się dowiedzieliśmy za późno, nie weszliśmy na tę ścieżkę, na którą tak państwa zapraszamy bardzo mocno z panią doktor, to jakie są w tej chwili metody leczenia i rzeczywiście, bo nawet biorąc udział w tej wiosennej konferencji kardiologicznej, która się przecież odbywała w Opolu przez dwa ostatnie lata, mówiono o tym, jak dla państwa, też dla lekarzy, jaki ogromny skok w tej chwili, jeśli chodzi o i farmakologię, i oczywiście możliwości leczenia nastąpił. Czy rzeczywiście też możemy mówić o tym, że ta skuteczność się po prostu też i dzięki temu poprawia? Tfu, nikomu nie życzymy, oczywiście, ale czy tak jest rzeczywiście? Tak, na pewno jest ogromna różnica w stosunku, w zapadalności, w stosunku do tego, co było 20 lat temu i co mamy teraz. Ta profilaktyka i możliwości terapeutyczne, na przykład w aspekcie obniżania cholesterolu, są bardzo duże, w związku z czym na pewno mniej ludzi zapada na te choroby. Mamy też większą świadomość konsekwencji związanych z arytmiami serca, na przykład z migotaniem przedsionków, które jest chorobą populacyjną i też jest jedną z przyczyn udarów. Wiemy, że bardzo duże grono pacjentów musi stosować specjalne leki, zarówno na arytmie, zarówno leki przeciwkrzepliwe. Dysponujemy świetnymi lekami, które u nas w ośrodku są też refundowane dla specjalnych pacjentów obciążonych ogromnie dużym ryzykiem w przypadku na przykład hipercholesterolemii rodzinnej. Musimy leczyć młodzież z nadciśnieniem tętniczym, szukać przyczyn tego nadciśnienia wtórnego, które się pojawia przed 18 rokiem życia. Takie możliwości też w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym są. Mamy też możliwości specjalnego leczenia pacjentów, którzy już są po udarze. Także pacjenci po udarze z nieznanych przyczyn mogą do nas przyjść, do naszych poradni, do tego, abyśmy mogli ich kwalifikować i wszczepiać im specjalne rejestratory, które umożliwią nam wtórnie wykazanie, jaka była przyczyna udaru, jeżeli to jest dotychczas było nieznane, i żeby zapobiec kolejnym takim wydarzeniom. Rola tych leków jest niezwykle istotna. Mamy świetne możliwości, nie tylko właśnie farmaceutyczne, ale także technologiczne, bo dysponujemy narzędziami do zabiegów serca, do zabiegów elektrofizjologicznych, hemodynamicznych, do zabiegów strukturalnych, do naprawiania mało inwazyjnego i inwazyjnego, strukturalnych zmian w sercu, czyli uszkodzenia serca, czyli zmian, które dotyczą zastawek serca, zmian, które wymagają leczenia takiego alternatywy dla przeszczepu serca. Można to robić bez przeszczepu serca. Czyli tutaj zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście technika i farmakologia może nam pomóc. Natomiast sami chyba powinniśmy pamiętać o tym, że sami powinniśmy sobie pomóc wcześniej, bo przecież długość ludzkiego życia, wiemy, wydłużyła się i to znacznie, a z drugiej strony przybyło nam chorób cywilizacyjnych. Zgadza się, nikt za nas tego nie zrobi, to my musimy się zgłosić do lekarza, to my musimy mieć dietetyka, warto pomyśleć o zrobieniu odpowiednich badań. Mamy świetne programy profilaktyczne, mamy profilaktykę po 40 roku życia, po 50 roku życia. To nie jest kwestia tylko chorób onkologicznych, które rzeczywiście w ostatnim czasie były bardzo nagłaśniane i te ścieżki zdrowotne dla pacjentów onkologicznych były skrócone. Tak samo jest w przypadku kardiologii i chorób sercowo-naczyniowych.
Zatem warto wykorzystać te programy, warto korzystać z takich programów prozdrowotnych, programów profilaktycznych, z tego względu, żeby zwiększyć świadomość naszą, żeby nie było tak, że różnimy mimo niewielkiej ilości, niewielkich kilometrów pomiędzy nami a krajami Zachodu, jest tak ogromna przepaść w śmiertelności. Oczywiście tego zdrowia życzymy wraz z panią doktor wszystkim państwu. No a pamiętajmy, że takie wydarzenia jak to, które miało miejsce, czyli Opolska Ścieżka Profilaktyki Sercowo-Naczyniowej i liczba Opolan, którzy w niej uczestniczyli, świadczy o tym, jak duże jest zapotrzebowanie na to, by w takiej profilaktyce brać udział. Dziękuję pani doktor za rozmowę. Bardzo dziękuję państwu. Do zobaczenia.